Dla takich kibiców naprawdę chce się pracować i to pracować jak najlepiej i dać siebie wszystko. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj Alessandro, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka w Waszej ulubionej serii czyli Football Manager 2014, mamy 2 grudnia 2015 roku no i ostatnio moi drodzy widzieliśmy się na remisie z miedzią Legnica 2 do 2 no i tym fantastycznym zwycięstwie z poznańskim Lechem aż 7 do 1 przypomnijmy tam gole Nalepy, Hołoty, dwukrotnie Gajosa i trzy razy Emiliano Sali, zatem był to dla nas bardzo dobry występ, no i po tym występie kolejne znakomite zwycięstwa, 4 do 1 na wyjeździe z GKS-em Tychy, tam trafienia Emiliano Salidariusza Dudki, Michała Szewczyka, jeden także gol samobójczy, no i tym samym awansowaliśmy do na Pucharu, Pucharu Polski, gdzie trafiliśmy... Dosyć szczęśliwie muszę powiedzieć na pierwszoligowy górnik Łęcz, na potem wyjazd do Gruzji na mecz z Olimpią. Tam zwycięstwo również bardzo pewne, 3 do 0 Michał Nalepa, Semir Stylicz i Emiliano Sala autorami. Bramek, następnie bardzo ciekawy, emocjonujący mecz z Ześląskiem Wrocław. Mecz, w którym mogło się zdarzyć naprawdę wszystko. Mecz, w którym no naprawdę dla postronnego kibica był znakomitym widowiskiem. Tutaj zwycięstwo 4 do 3 w meczu z drużyną z Wrocławia w trzeciej minucie Maciej Gajos później wyrównał Adam Kokoszka następnie Mateusz Foch potem Renatinho, potem po raz kolejny Emiliano Sala Renatinho było 3 do 3 no i wydawało się, że takim wynikiem skończy się to spotkanie, no ale jeszcze w końcówce wywalczyliśmy rzut karny, który na gola zamienił Emiliano Sala, no i ten Argentyńczyk, który jest ostatnio w naprawdę znakomitej formie zapewnił nam 3 punkty w meczu ze Śląskiem Wrocław, no takimi meczami Moi drodzy, zdobywa się Mistrzostwo Polski. Później mecz z górnikiem zabrze na własnym boisku, no i dosyć pewne zwycięstwo 4 do 1, Lloyd James, Ureta, także Emiliano Sala oczywiście i Michał Szewczyk autorami bramek w tym meczu później była przerwana reprezentacja. W tym czasie rozegraliśmy sobie sparring z Dalinem Myślenice, wygrany aż 8 do 0 tutaj. Zagrało wielu rezerwowych Także kilku zawodników nawet z rezerw Damian Lepiasz, Mikał Ruszewel Dwukrotnie Lukas Gwedes, Damian Buras, Elvis Manu i Michał Szewczyk A więc wszyscy na co dzień rezerwowi Strzelali bramki w tym meczu No i bardzo okazałe zwycięstwo w meczu z Drużyną, na której obiektach przecież Wisła trenuje, czyli Dali na myślenicę 8 do 0. Później powróciliśmy do meczów ligowych, no i zwycięstwo z Lechią Gdańsk 2 do 0. Po golach Urety i Michała Szewczyka, no i następnie małe potknięcie. Remis ostatni w tabeli kolejarzem stróże 2 do 2. Tutaj trafienia Macieja Gajosa i Michała Szewczyka. Warto tutaj zauważyć, że Michał Szewczyk strzelał gole, jak widzicie w ostatnich czterech meczach, no i tutaj myślę, że ten zawodnik no już powoli puka naprawdę do pierwszego składu spójrzmy może sobie na jego atrybuty które nie są jakieś może porywające zwłaszcza te techniczne, no ale tutaj z fizycznymi atrybutami jest całkiem nieźle u Michała Szywczyka, przyspieszenie 14 szybkość 13, błyskotliwość 14 no i ten piłkarz, który był zawsze tylko takim głębokim rezerwowym, no tutaj jest w naprawdę coraz, coraz lepszej formie spójrzmy zatem na tabelę ligową jak to wygląda, w tym momencie jesteśmy liderem T-Mobile klasy, mamy 43 punkty i o 7 punktów wyprzedzamy, co jest małą ciekawostką i sporą niespodzianką Beniaminka Ekstraklasy, czyli widzę widzewódź, który jest aktualnie na drugim miejscu ma 36 punktów trzecie miejsce zajmuje Poznański Lech ma po 20 kolejach 34 punkty czwarte i piąte miejsce zajmują zespoły, które mają do rozegrania jeszcze mecz między sobą czyli Krakowia 33 punkty, tyle samo punktów ma Warszawska Legia, dalej Korona zagłębie nasz dzisiejszy przeciwnik no i zamyka tą pierwszą ósemkę Śląsk-Wrocław, no ale tyle samo punktów ma już Jagiellonia, dalej w tabeli są Ruch Chorzów, Zawisza Bydgorz, Lechia Gdańsk, bardzo nisko w tym sezonie, Górnik Zabrze, Miedź Legnica, no która już nie jest oczywiście taką rewelacją jak w poprzednich rozgrywkach, tę właśnie... Y Tą rewelacją jest teraz oczywiście Łódzki Widzew, dalej Olimpia Grudziądz na przedostatnim miejscu, no i zamyka tabelę Kolejarz Stróże, zespół z którym ostatnio niestety się potknęliśmy, no i wyobraźcie sobie, że Kolejarz Stróże po 20 kolejkach jeszcze nie wygrał ani jednego spotkania, 7 remisów i 13 porażek na koncie zespołu z Małopolski. Zatem na razie jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, tutaj Sergiej Kiżniczenko ma 18 trafień, Renatinio 17, Grzegorz Kuświk... 15 trafień Emiliano stała 14 no bardzo wysoki poziom w tym sezonie jeżeli chodzi o tych najlepszych strzelców no bo oczywiście cofnijmy się wstecz o 2 lata no i tam z bodajże z 17 golami Paweł Brożek został królem strzelców no a tutaj już no zaraz na zaraz po półmetku rozgrywek Sergii Kiżniczenko ma już tych goli 18 zatem no naprawdę bardzo wysoki poziom no i jeżeli tak dalej pójdzie no to Król Strzelców będzie miał tutaj blisko 25 albo 30 goli no a to będzie jeden z rekordów no bo tutaj spójrzmy sobie jak to wcześniej wyglądało wejdźmy sobie w nie fazy wejdźmy sobie w statystyki ale tutaj nie pokażą nam statystyk o wejdźmy w nagrody właśnie tutaj na pewno znajdziemy Król Strzelców no i spójrzmy jak to wyglądało. Paweł Brożek 17 goli, no a w tym momencie Sergii Kiżniczniak ma już tych goli 18. No a najlepszym strzelcem w historii Ligi Polskiej był właśnie Henryk Rejman z Wisły Kraków. 37 goli, to jest rekord jeżeli chodzi o ilość stronnych bramek w jednym sezonie Ekstraklasy. 33, Józef Kochud również Wisła Kraków, zatem te wielkie legendy naszego zespołu tutaj na razie na czele. Również Ernest Wilimowski z ruchu Chorzów 33 trafienia. No zatem naprawdę, naprawdę będą musieli piłkarze sporo się napocić, aby dorównać właśnie zawodnikom z tamtych czasów. Teraz oczywiście już bramki nie jest tak łatwo strzelać jak wtedy, no ale i tak już w zeszłym sezonie Sergii Kiżniczenko 23 trafienia. No teraz myślę, jeżeli w tak dobrej formie będzie reprezentant Kazachstanu, no to na pewno ten rezultat będzie w stanie poprawić. Dobra, dzisiaj przed nami spotkanie z Zagłębiem Lubi, no ale zanim to nastąpi jeszcze jedna... Informacja. Otóż jeden z moich zawodników, y, mianowicie Michał Nalepa, zadebiutował w reprezentacji y, Polski. Zadebiutował, zade, zadebiutował w meczu z reprezentacją Litwy. Niestety y, dla naszej drużyny ten dwumecz nie okazał się szczęśliwy. Były to baraże do eliminacji y, mistrzostw. Y, Europy w 2016 roku, no i spójrzmy tutaj, zwycięstwo Polaków na wiezie 1 do 0 po trafieniu Jakuba Koseckiego, no ale niestety u siebie Polacy z Michałem Nalepą w składzie, który zagrał słabe spotkanie, podobnie jak większość naszej kadry, przegrała Polska 1 do 2, no i niestety to Litwa dosyć sensacyjnie, a nie Polska zagra na Mistrzostwach Europy w 2016 roku, no to spore naprawdę zaskoczenie, spójrzmy jak wyglądała jeszcze nasza grupa eliminacyjna, tutaj daliśmy się wyprzedzić, oczywiście Hiszpanii, która tutaj była zdecydowanym faworytem grupy, no ale również Austrii, zatem no, zajęliśmy trzecie miejsce, miejsce barażowe, no bo tutaj e, takie nowe zasady są, że po prostu dwie drużyny wchodzą, dwa zespoły z, y, kwalifikują się, trz, zespoły z trzech miejsc, klasyfikacja pięć najlepszych drużyn według wyników bezpośrednich spotkań, e, pięć najlepszych zespołów awansowało do baraży, w tym oczywiście e, reprezentacja e, Polski, e, zespoły z trzech miejsc, kwa, klasyfikacja pięć najlepszych drużyn według wyników bezpośrednich spotkań, A więc nie wiem czy tutaj po prostu e, za chwilę sobie to zobaczymy. Faza grupowa, wszystkie grupy. Aha, które rzeczywiście całkowicie awansowały, zatem pięć najlepszych zespołów, Litwa. Aha nie, bo z Litwą mierzyliśmy się w barażach, ale to już jest oczywiście po. Już ta, tabela, ta tabelka jest już oczywiście po meczach barażowych, zatem na zielono już zaznaczone drużyny, które po barażach również weszły. No i tutaj Albania, również spora niespodzianka. Nie awansowały z takich dobrych drużyn. No, Bułgaria na przykład nie awansowała. Bośnia, która ostatnio była na Mistrzostwach Świata, przecież w 2014 roku również nie awansowała. Grecja, proszę bardzo, również. A więc tutaj sporo niespodzianek było. A więc pięć najlepszych drużyn zakwalifikowało się do baraży. No i spójrzmy, jak to tutaj wyglądało. Jak tutaj te zespoły grały ze sobą w barażach. Zespoły z trzecich miejsc. No to tutaj Polska, Finlandia, Szkocja, Turcja. Litwa i Albania te zespoły zagrały w barażach, a, a więc 6 drużyn na nie 5 drużyn. Nie wiem dlaczego tak śmiesznie tam pisało, że 5 drużyn awansowało. No i tutaj oczywiście 6 drużyn awansowało, no i podzieliło się to wszystko na 3 pary, zatem już wszystko wiem. No i tutaj spójrzmy, Albania mierzyła się z Turcją, no i dosyć sensacyjnie Albańczycy wyeliminowali zawodników z nadbosforu. Szkocja przegrała z Finlandią, no a Polska przegrała z Litwą, zatem można powiedzieć, że wszyscy trzej faworyci tych baraży pożegnali się z mistrzostwami Europy. No i nie zagrają tutaj w tej imprezie, najważniejszej imprezie reprezentacyjnej na starym kontynencie. Zatem skupmy się już może na meczu z Zagłębiem tyle o reprezentacji Polski no mnie oczywiście bardzo cieszy to, że właśnie Michał Nalepa zadebiutował w reprezentacji no i mam nadzieję, że na, na następne mecze jeżeli będzie tak grał jak, jak gra w tym momencie, czyli tak, ma tak znakomitą średnią 7.43 będzie jeszcze powoływany przez Adama Nawałkę do reprezentacji Polski, a teraz skupmy się już właśnie na meczu z Zagłębiem, zatem ustalmy sobie skład na to spotkanie w bramce Michał Miśkiewicz w miejsce, że wejdzie sobie Filip Modelski, no Lamin Czasa ma troszkę, powiem szczerze, nie zawodzi w tym sezonie, spójrzmy jakie on ma tutaj yy, oceny, no ostatnio zagrał fatalnie z kolejarzem 6 i 3, no w meczu z Dalinem 8 i 8, no ale tutaj nie ma co liczyć bo cała drużyna zagrała znakomicie no z Górnikiem również zagrał bardzo dobre spotkanie tutaj również w meczu z GKS-em Tychy no ale tutaj już dwa słabsze mecze z Miedzią Legnica i Koroną Kielce zatem no gra tak w kratkę, a chciałbym mieć takiego pewnego prawego obrońcę, no ale póki co aż tak pewnym obrońcą nie jest właśnie Lamirza sama w jego miejsce Filip Modelski Na spotkanie z Zagłębiem Lubin Do środka Marko Jowanowicz, który jest zawieszony Za kartki, który również gra niestety w kratkę To nie jest ten Marko Jowanowicz z zeszłego sezonu To jest zawodnik, którego tutaj Niestety nękają czasami kontuzje, no i to widać Po jego ocenach, które również Raz znakomite, a raz na przykład Takie 6-2 albo 6-5, co nie jest Naprawdę wysoką oceną Zatem w miejsce Marko Jovanowicza dzisiaj wystąpi młody Krystian Kujawa na środku obrony wraz z Michałem Nalepą Suprią. pozostanie na lewej obronie w środku Lloyd James i obok Dariusza Dutki W, w miejsce Dariusza Dutki przepraszam Shake Bongre Shake Bongre, który tutaj zagra jako pomocnik długodystansowiec. Okej, okay. Maciej Gajos na prawym skrzydle na lewym w miejsce Urety, który niestety okay. ostatnio zagrał bardzo słabe spotkanie w meczu z Kolejarzem Stróże zdjęty w 86 minucie, no, wcześniej zagrał bardzo dobry mecz z Lechią, no ale tutaj mecz z Kolejarzem Stróże raczej Urugwajczykowi nie wyszedł. No tutaj Michał Szewczyk, który naprawdę zasługuje na szansę w pierwszym składzie, no tak jak już mówiłem, Michał Szewczyk, który w ostatnich czterech meczach strzelał bramki, no i myślę, że tutaj będzie w stanie ten, ten trend pod podtrzymać wychowanych Wisły Kraków w miejscu Jowanowicza damy sobie jeszcze materiała którego tutaj z, prowadziłem z myślą o grze w pierwszym składzie no ale on tutaj na razie gra bardzo mało ma bardzo słabe ogranie, mimo że kondycja całkiem niezła, no to tutaj będziemy musieli częściej dawać szansę Francuzowi ale póki co pozostanie na ławce rezerwowych, no i Mateusz Swoch oczywiście jeszcze w miejsce Semira Stilicza, który już ma dosyć niską kondycję. No i ten mecz oczywiście rozpocznie na ławce rezerwowych. Zatem jeżeli chodzi o tutaj zawodników na ławce, no to oczywiście Mateusz Zając, Dudka, Tomasz Hołota, Manu, Ureta, Semir Stilicz, a także Matrial, to jest właśnie ławka rezerwowa, siedmiu rezerwowych. No i... Nasz szpicie oczywiście nasz niepodważalnie najlepszy napastnik Emiliano Sala sprowadzony oczywiście za darmo z Bordeaux zarabia tylko 4000 zł tygodniowo, mówię tylko no bo są zawodnicy, którzy tutaj zarabiają ponad 30 tysięcy złotych tygodniowo, a nie grają tak znakomicie jak właśnie Emiliano Sala, który w tym sezonie ma już na koncie 14 goli no i znakomitą średnią tutaj w lizę 7,41 No i jest jednym z najlepszych zawodników w tym sezonie w T-Mobile Ekstra klasie. Dobra, zatem takim składem rozpoczynamy sobie to spotkanie. Yy, oczywiście wychodzimy składem ofensywnym na Zagłębie. A Zagłębie to jest oczywiście drużyna, która jakoś bardzo mi nie leży, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. W ostatnim czasie niestety przegrywaliśmy z tym zespołem. Dwie porażki na wyjeździe. Jeszcze za mojej kadencji nie udało się, o ile dobrze pamiętam, z Zagłębiem na wyjeździe wygrać. Zatem dzisiaj będzie bardzo dobra okazja do tego, aby w końcu się przełamać. Zatem jeszcze przeczytam Wam skład gospodarzy tego meczu. Zatem w Bramce Bukowicz. Dalej 32 od prawej strony Widanow. 22 Krzysztof Bąg. 12 Maciej, Maciej Sadlok. Oczywiście w rzeczywistości grać Wisły, Kraków. 31 Paweł Oleksy, piątka to Wojciech Golla, 58 Manuel Kurto, numer 17 Adrian Rakowski, 15 Adrian Błąd, jeden z zawodników, który tutaj ma najwięcej asyst w lidze, o ile nie najwięcej, Piotr Azikiewicz na lewym skrzydle, no i w, z przodu wysunięty kapitan zespołu Arkadiusz Woźniak. Taki skład delegował na murawę trener Wojciech Stawowy, który tutaj jest trenerem właśnie zagłębia lubinę, zatem jeszcze instrukcje dotyczące rywali, tutaj oczywiście pozycyjne, tutaj będą te instrukcje jak zwykle, jak zwykle takie same, no i mam nadzieję, że tutaj... Yy, Uda się w końcu przełamać na wyjeździe w meczu z Zagłębiem. No i w końcu sięgniemy tutaj po trzy punkty, no bo jesteśmy na razie liderem Ekstraklasy, No a rywale oczywiście będą starali się wykorzystać każde nasze potknięcie. Tak więc tutaj trzy punkty w tym spotkaniu są niezwykle, niezwykle ważne. No ale będzie bardzo ciężko, to od razu z góry mówię, bo mecz z Zagłębiem na wyjeździe nigdy nie leżał nam i nigdy nie był dla nas zbyt łatwy. Zatem powodzenia panowie, to jeszcze nie koniec naszej serii no tutaj zmotywowani moi zawodnicy morale w zespole jest bardzo dobre póki co w przypadku niektórych zawodników nawet znakomite no ale musimy tutaj oczywiście wygrać mecz z Zagłębiem, no i już rozpoczynamy pojedynek na stadionie w Lubinie Mateusz Foch no tutaj ta pierwsza akcja jakoś nie przyniosła nam żadnej ciekawej sytuacji, zatem czekamy tutaj na pierwszą sytuację. Mamy 18 minut gry na razie bez bramek w Lubinie, mamy 30 minut już powoli, no i będziesz udrożny dla Wisły. Mateusz Fok dośrodkowanie w polegarnie, uwaga Michał Nalepa, ależ teraz uderzenie Michała Nalepy jeszcze, niestety piłka zatrzymała się albo na słupku, albo na poprzeczce, już nie dojrzałem dokładnie, no ale niestety nie wpadła do bramki zespołu z Lubina. No i to była jedyna ciekawa sytuacja w pierwszej połowie. Zatem my do przerwy remisujemy z zagłębiem Lubin 0 do 0. Bardzo dobry mecz. Michał Nalepa, no troszkę słabszy. Krystian Kujawa. Słabo również także Mateusz Szwoch Słabiutko Michał Szewczyk. Zatem na razie może nie będzie żadnych zmian personalnych, no ale musimy tutaj oczywiście powiedzieć naszym zawodnikom, że nie jesteśmy szczególnie zadowoleni z ich występu w pierwszej połowie no ostatnio mieliśmy y, z bardzo dobrą pasę ty, chyba 6 czy 7 zwycięstw z rzędu zatem y, no, ten y, remis y, z kolejarzem którym z mam nadzieję że jakoś tutaj nie zachwieje tej naszej znakomitej formy y, uwaga bo pierwsza akcja Tutaj faulował Maciej Gajos. No i będzie chyba indywidualna kara dla Maćka Gajosa w postaci żółtej kartki. Tak jest. No i tam jeszcze kontuzjowany Paweł Oleksy, który chyba nie będzie mógł kontynuować gry. Już tam masażyści właśnie przy prawym, przy lewym obrońcy zagłębia Lubin. No i jest akcja kolejna, jest Widanow, Adrian Błąd, dobrze Soprię, znakomicie, piłka do Emiliano, Sali co zrobi Argentyńczyk, Emiliano Sala, Bągrę, Mateusz Foch, uwaga, co zrobi Wisła? Soprię, uderzenie Gajos! No i piłka odbiła się od słupka, ale nawet gdyby wpadła do siatki, no to ten gol nie zostałby uznany, bo na spalonym był, były grać Jagieloni, no ależ mieliśmy kolejną świetną okazję, no ale niestety nie wykorzystaną, niestety tam arbiter dopatrzył się spalonego. No i jest Adrian Rakowski, Wojciech Golla. Arkadiusz Woźniak, Adrian Błąd, no i teraz nie dajmy mu przejść, bo może być z tego naprawdę groźna sytuacja. Adrian Błąd, no i tutaj faulował Samuel Soprię, będzie rzut wolny dla Zagłębia, no i chyba kolejna żółta kartka dla naszego zawodnika, tak jest, jest żółty kartonik dla Samuela Sopriena, dośrodkowanie w pole karne, no ale na szczęście Piotr Azikiewicz nie za bardzo sam zorientował się w tej akcji i Krystian Kujawa wyekspedyował piłkę. Na aut. Tutaj uwaga Adrian, bo on dośrodkowuje, jest Azikiewicz, no i jaka decyzja arbitra, czy będzie gol uznany? Niestety tak, zatem przegrywamy 0 do 1 w meczu z zagłębiem Lubin. no wielka szkoda, bo mieliśmy naprawdę swoje okazje, no ale tutaj zaskoczyło nas Zagłębie właśnie z rzutu wolnego ale uwaga, jest czas na odpowiedź, no tutaj Maciej Gajos ależ teraz egoistycznie zachował się Maciek Gajos no szkoda, szkoda, bo tutaj mógł zagrywać do środka pola, no ale niestety tak nie uczynił, uwaga, kolejna akcja Zagłębia, Wojciech Golla, widano w dośrodkowanie, no i uwaga, co się stanie jeszcze Azikiewicz, ależ w jakiś tam sposób się bronimy, no tutaj nie złapał tej piłki Michał Miśkiewicz, a powinien był to zrobić nasz Bram no i to prokurowało bardzo groźną sytuację Zagłębia Lubin. Krakowia Lech 0 do 1 Mamy 70 minutę czasy na zmianę No na pewno zejdzie z boiska Michał Szewczyk, bardzo słaby mecz dzisiaj tego zawodnika. W jego miejsce pojawi się Ureta. No a w miejsce Mateusza Szwocha wprowadzimy napastnikę Elvisa Manu. No i teraz dwóch napastników będziemy mieli z przodu. Spójrzmy tutaj, dajmy mu jako lis pola karnego. No i wysunięty napastnik z Emiliano Salada. Dajmy Maćkowi Gajasowi i Urecie schodzącego napastnika. te nie wysunięty rozgrywający, a schodzący napastnik. Dobra, no i już dwójką napastników musimy tutaj zaatakować za Zagłębie, bo wciąż przegrywamy 0 do 1. No wciąż tutaj potwierdza się, potwierdza się ta zasada, że tutaj nie leży nam zespół Zagłębia na wyjeździe, że kiedy tutaj mierzymy się z tą drużyną, no to niestety rzadko udaje nam się wygrać. Ale uwaga, bo Modelski teraz uderza. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Modelski Gajos, ależ tutaj nie prawdopodobnie Bukowicz dwa razy wyciąga piłkę niemal z bramki, no niesamowita sytuacja ale jeszcze będziemy mieć swoją akcję, jeszcze Wisła zaatakuje Arkadiusz Woźniak, Soprien kontra błąd, no i Samuel Soprien to niestety będzie czerwona kartka no nie ma już innego wyjścia, druga żółta w konsekwencji czerwona dla Samuela Sopriena, no i niestety nie dość, że z okolic 18 metra będzie miał zespół zagłębia rzut wolny, no to jeszcze my będziemy musieli kończyć ten mecz w dziesiątkę. Zatem, hmm, no co jeszcze tutaj możemy zrobić? Wprowadzimy sobie chyba yy, Tomka Hołoty w miejsce Szejka Bągrę No i Lloyda Jamesa przesuniemy już do środka pola. No i tak będziemy musieli kończyć to spotkanie. No musimy, moi drodzy, zaatakować. Klasyczna dziesiątka Lloyd James, Tomek Hołota w środku. No i trójką obrońców kończymy to spotkanie, no a Zagłębie ma rzuty, wolny z bardzo dobrej odległości, a potrafi uderzyć Adrian błąd, zatem co się tutaj stanie? Za chwilę zobaczymy, no ale gra nie pokazała nam tej sytuacji, tak więc no niestety chyba już nic ciekawego w tym meczu nie zdzielamy, aczkolwiek jeszcze doliczony czas gry, no i jeszcze rzut rożny dla zagłębia, jeszcze jedno dośrodkowanie, Maciej Sadlock, no ale już to już ostatnich za zatem moi drodzy nasza fantastyczna seria meczów bez porażki się kończy. Przegrywamy z zagłębiem Lubin 0 do 1. Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z naszego występu w tym spotkaniu od początku zagrałem ofensywną taktyką myślałem że to yy, zda egzamin bo zdawało to egzamin w poprzednich meczach wyradziliście mi y, abym tutaj ustalił inną taktykę na mecze wyjazdowe no ale to nie do końca się sprawdzało no i niestety moi drodzy yy, przegrywamy z zagłębiem Lubin 0 1 przegrywamy naprawdę bardzo bardzo ważny mecz bo tutaj rywale wykorzystali niestety nasze potknięcie bo wygrał ilech Poznań yy, i Legia Warszawa yy, i no, na szczęście widzę że później wygrał swojego spotkania, no, ale to nie zmienia faktu, że tracimy, tracimy te ważne trzy punkty Samuel Soprien odsunięt na jeden mecz, no tutaj damy mu ostrzeżenie, tylko, tylko tyle Samuel Soprien no, tutaj akceptuje ostrzeżenie. No, Samuel Soprien to również miała być jedna z gwiazd naszej drużyny, no ale wcale niestety tak nie jest. Tutaj mimo kilku świetnych meczów ostatnich meczu z kolejarzem bardzo słabe spotkanie no i teraz mimo tego, że nie zagrał wcale źle Samuel Soprion, no to czerwona kartka osłabił nasz zespół No i w konsekwencji już nie mogliśmy nawiązać walki z Zagłębiem Lubi, zatem przegrywamy niestety niestety 0 do 1 z miedziowymi no i to jest już trzecia porażka za mojej kadencji o ile dobrze pamiętam w meczu z Zagłębiem na wyjeździe zatem tutaj jeszcze Bongre będzie zawieszony za kartki David Moyes przejmuje ster w Hull City, no a my oczywiście Deschantier nie jest zadowolony z tego z efektu wypożyczenia Michaela Ruszewela, no Michaela Ruszewel to jest piłkarz słaby niestety Przez nią, nie jestem pewien, że zasługuje na, na regularne występy, no właśnie, akceptuję to no to bardzo fajnie tutaj, że trener AZ Alkmar nie ma do nas większych pretensji o to, że nie wystawiamy Ruszewela w każdym meczu no i tutaj w meczu z Jagielonią Marcin Kuźba uważa, że słusznie skupiliśmy się na grze ofensywnej. No tutaj musimy w meczu u siebie wygrywać wszystko, absolutnie wszystkie mecze. No i mecz z Jagielonią będzie takim pierwszym właśnie tutaj. Y Taką pierwszą szansą, aby znów powrócił na tą ścieżkę zwycięstw i znów zacząć wygrywać mecze. Zatem no jeszcze dwa dni pozostało nam do meczu z Jagielonią, jeszcze tylko jeden. Zatem już wkrótce będziemy mieli szansę na kolejne trzy punkty, które no, bezsprzecznie trzeba wykorzystać. Trzeba tutaj sięgnąć po trzy punkty właśnie w meczu z Jagiellonią Białystą. No, jeżeli stracimy punkty, no, to będzie już oznaka jakiegoś chyba kryzysu. No, grają Legia z Olimpią Grudziądz, Lech z Zagłębiem. Widzę z koroną, zatem no tutaj nasi najgroźniejsi rywale grają wcześniej niż my. Fajnie by było, aby ktoś tutaj te punkty stracił. Maciej Gajos oczywiście przed pojedynkiem z dawnym klubem, ale Maćkowi Gajosowi chyba nam w tym meczu odpocząć. Od pierwszej minuty wybiegnie chyba jednak Ruszewel, no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Maciek Gajos ma dosyć słabą kondycję, 93%, zatem tutaj nie będę chyba ryzykował zdrowia tego zawodnika. Spójrzmy jak wypadli nasi rywale. Za chwilkę sobie to zobaczymy. O, proszę bardzo, Legia traci punkty, Widzew przegrywa bardzo fajnie, no Lech tylko jedynie z... wygrywa z zagłębiem Lubin u siebie, no ale bardzo cieszy mnie to, że Legia u siebie zaledwie zremisowała z Olimpią Gruziąc, no i tu jeszcze tracąc gola w 87 minucie, Widzew okazał się gorszy od Korony, zatem no mamy szansę na jeszcze powiększenie tej naszej przewagi nad rywalami, no a ta już Lech Poznań nas goni, bo spójrzmy, Lech Poznań ma 40 punktów, my mamy 43, zatem będziemy tutaj musieli koniecznie zwyciężyć, jeżeli Będziemy chcieli powiększyć tą przewagę nad yy, zespołem z Poznania, zespołem, którym notabene przecież ostatnio tak wysoko wygraliśmy 7 do 1, zatem jeżeli będzie chodziło tutaj o bezpośrednie spotkania, no to będzie ciężko Lechowi na własnym boisku, bo tutaj oczywiście jeszcze czekają nas mecze wyjazdowe i z Legią, i z Lechem. Bardzo ciężko będzie Lechowi właśnie odrobić tę stratę 7 do 1 z pierwszego spotkania. Zatem skupmy się już na spotkaniu z Jagielonią. Czterech kontuzjowanych graczy w szeregach Jagielonisku. Zobaczmy może, kto tutaj w zespole Piotra Stokowska nie będzie mógł zagrać. Jakub Słowik, Marek Wasilu, Grafał Grzyb i Wiktor Elm. Zatem ci piłkarze tutaj nie będą mogli zagrać w tym spotkaniu. Dobra zatem zgłośmy sobie nasz zespół Oczywiście Soprien wylatuje z racji czerwonej kartki w jego miejsce Ndur, W miejsce Modelskiego wejdzie żasama, W miejsce Kujawy powróci do pierwszego składu Marko Jovanovic W miejsce Szewczyka wejdzie sobie hmm, Chyba że po prostu zostawimy sobie Albo nie wiem jak zrobię Uretę damy na prawo skrzydło Elvisa Manu na lewe Sale zostawimy w miejsce Szwocha Semir Stilicz. No Mateusz szwoch ostatnio rozegrał słabe spotkanie niestety w miejsce Jamesa wejdzie Tomek Hołota. W miejsce Bongre już Dudka. No i takim składem chyba sobie rozpoczniemy ten mecz. Jeszcze Ruszewel w miejsce Szejka Bongre. Krystian Kujawa poza, poza kadrom meczową. Filip Modelski również, Rafał Bugulski, który no oczywiście już po tym sezonie Chyba zakończy przygodę z Wisłą Kraków, będziemy starali się go gdzieś sprzedać, no bo jego atrybuty już naprawdę lecą na łeb na szyję, on już się troszeczkę starzeje, no to jeszcze może tego nie widać, no ale to już nie jest ten Rafał Boguski, który chociażby w zeszłym sezonie był takim fantastycznym jokerem w talii naszego zespołu, no teraz tak nie jest, teraz Rafał Boguski raczej dobrych meczów nie rozgrywa w barwach Wisły, no ale może tutaj damy go na ławkę, na ławkę rezerwowych, w miejsce... W miejsce, w miejsce właśnie kogo? No może Lloyda James, a Jamesa. tutaj niech Lloyd James sobie odpocznie, ostatnio grał dwa mecze z rzędu bodajże od pierwszej minuty tak jest, tutaj w zmienionym co prawda w 45. minucie no ale grał dwa mecze z rzędu w pierwszym składzie, zatem niech sobie teraz może odpocznie waliczyk. No i takim składem wychodzimy na spotkanie z Jagieronią, zatem jeszcze raz Miszkiewicz, Żasama, Marko Jowanowicz, Michał Nalepa, Endur także w drugiej linii Hołota i Dudka jako skrzydłowi Ureta i Elvis Manu w środku jako ofensywny pomocnik Semir Stylicz No i z przodu oczywiście nieprzerwanie Emiliano Sala. Dobra, zatem przechodzimy sobie do tego spotkania. Oczywiście taktyka taka sama jak w poprzednim spotkaniu. No i spójrzmy jeszcze na ustawienie zespołu Jagiellonii Białystok, zatem w bramce Kosiorowski, dalej Jakub Tosik Dewito, Dźwigała, Georgi Popkadze, Rafał Murawski kapitan zespołu, Pietrowski, Dawid Blizga Wójcicki, Maniama i Łukasz Gikiewicz. zatem to jest ustawienie jakie delegował na Murawę trener Piotr Stokowiec, jesteśmy oczywiście faworytami tego spotkania, no i musimy tutaj powiększyć do 6 punktów przewagę nad Lechem, zatem no jesteśmy na pewno zeterminowani w tym spotkaniu, mam nadzieję, że moi zawodnicy dzisiaj zagrają na miarę oczekiwań, no i uda się tutaj wygrać spotkanie z Jagielonią Białystok zatem jeszcze tutaj oczywiście rzecz jasna jak zwykle instrukcje dotyczące rywali no musimy tutaj przykryć oczywiście Gikiewicza który jest zawodnikiem który chyba o ile dobrze pamiętam zaszedł nam już raz za skórę, strzelił nam dwa gole w którymś z meczów, w których chyba przegraliśmy z Jagielonią, to było bodajże w poprzednim sezonie no i tutaj oczywiście będziemy dbali o to, aby ta sytuacja się nie powtórzyła Dobra zatem instrukcje dotyczące rywali mamy już poustawiane, jeszcze musimy oczywiście zmotywować naszych zawodników No i właśnie jakie tutaj Pokażcie mi co potraficie, o właśnie tutaj może niech będzie taki system motywacji Tutaj wierzę w wasze umiejętności To zawsze motywuje zawodników No tutaj morale w zespole spadło niestety po, tym, po tej porażce z zagłębiem No ale musimy tutaj moi drodzy zacząć wygrywać z powrotem, zatem rozpoczynamy spotkanie na stadionie przy ulicy Remonta22 w Krakowie. No i pierwsza akcja Wisły już w trzeciej minucie spotkania Elvis Manu. Dajusz już Dudka Tomasz Hołota. Tutaj krótkie rozegranie między naszymi pomocnikami, ileż teraz głupia strata, jest Dawid Plizga, no i niestety tracimy w trzeciej minucie gola, zatem fatalne rozegranie, no i Dawid Plizga po raz szósty w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców, a my dosyć sensacyjnie przegrywamy z Jagiellonią Białystok już od trzeciej minuty 0 do 1. No ale tutaj musimy szybko się odryźć. Jest uretasz znakomite i to zagranie do Emiliano. Sali ten do środka Stilicz! Ależ bomba, ależ kapitalna odpowiedź. Wiślaków czwarta minuta. No i mamy już jeden do jednego. Świetna asysta Emiliano Sali. No i z najbliższej odległości nie mógł tego zmarnować bośniak Semir Stilicz, który oczywiście wpisuje się na listę strzelców. No powraca do tej wielkiej formy Semir Stilicz do tej wielkiej formy sprzed kontuzji. No i tutaj... W każdym meczu, w którym występuje, no pokazuje, że zaczyna być już lepszym zawodnikiem niż, yy, niż jego yy, zawodnik. Uwaga! niż jego zmiennik Mateusz Foch. Teraz była okazja, strzelał Wójcicki, ale dobra interwencja Michała Miśkiewicza. Ależ teraz była okazja! Ależ teraz kapitalnie Marko Jowanowicz wybił piłkę. No, tam troszkę zaskoczony Michał Miśkiewicz. Piłka odbiła się od słupka, no, ale na szczęście do naszej siatki nie wpadła. Mamy dwudziestą trzecią minutę spotkania. Kolejna akcja Jagieloni Georgi Popkadze, Pietrowski, Gikiewicz do Maniamy. Maniama! Ależ teraz było groźnie. No i wyprzedzony wyprzedzony wyraźnie i był Filip Modelski, no ale na szczęście Mandiama nie trafił do siatki. No, słaby mecz dzisiaj rozgrywa Tomasz Hołota niestety. Zatem no, akcja za akcję tutaj no i mamy szansę, mamy szansę, Semir Stilić Emiliano Sala, no i czy był spalony? Niestety, ja już tutaj już widziałem podniesioną chorągiewkę arbitra, no i ten gol Emiliano Sali nie zostanie uznany, no wielka, wielka szkoda, bo właśnie w taki sam sposób straciliśmy gola, tam spalonego nie było w meczu z Zagłębiem, no ale tutaj, no niestety, niestety moi drodzy. Ten gol nie zostaje uznany. No, i do przerwy zaledwie remisujemy z Jagielonią Białystok 1 do 1. No, nie takiego tutaj scenariusza tego meczu spodziewaliśmy się. Niestety bardzo słaby mecz rozgrywa Tomasz Hołota. No, i będziemy musieli chyba zdjąć go z boiska i wprowadzić na boisko Mateusza Szwocha. A ten Mateusz Szwoch jako wysunięty rozgrywający niech będzie. Dariusz Dudka. Niech pozostanie na razie jako pomocnik długotensowiec, albo niech będzie jako walczący o piłkę. No słaby mecz manu, słaby mecz także Urety No i musimy oczywiście zmotywować zawodników. Oczywiście nie jestem zadowolony z tego co pokazaliście. No tutaj, no niestety nie... Nie dotrzymałem tej zasady, która mówi, że najpierw motywacja, potem zmiany, no bo jeżeli tutaj już skrytykujemy zawodników, no to zawodnik, który wchodzi na boisko zawsze źle zareaguje, no to jest jasne oczywiście, no ale zapomniałem niestety o tym. Dobra, teraz to już jest tylko historia, musimy tutaj walczyć o zgarnięcie pełnej puli w meczu z Jagielloniem, no i to jest teraz dla nas najważniejsze. Słaby mecz także rozgrywa Dariusz Dudka, słabo także Ureta niestety. Marcin Pietrowski jeszcze kontuzjowany. Mamy 63 minutę. Nic się tutaj moi drodzy niestety w tym meczu nie dzieje. No i może w końcu teraz jakaś akcja. Georgi Popkadze. Mateusz Foch teraz dobrze spełnia piłkę, zagrywa do stylicza, ten do Emiliano Sali, Emiliano Sala, ależ teraz było bliskość, znakomita interwencja Kosiorowskiego, szkoda, bo tutaj Emiliano Sala mógł odzyskać swoją skuteczność, jeszcze tutaj Elvis Manu, jeszcze Lamin Żasama, do Nalepy, jeszcze nie koniec tej akcji, faulowany Michał Nalepa przez Adama Dźwigałę, no i będzie rzut wolny dla naszego zespołu, 80. minuta, no w końcu jakieś zmiany tutaj trzeba przeprowadzić, chociaż jest już na to dosyć późno, Manu i Ureta bardzo słabo. Michał Szewczyk w miejsce manu jako schodzący napastnik. Podobnie Ureta, jako schodzący napastnik. No i cóż, jeszcze może jakaś jedna zmiana. Może Rafał Boguski pojawić się na boisku. Dobra, na razie zostawmy sobie tak, zostawmy sobie jeszcze na ostatnie 5 minut. I jeszcze wiecie co, jeszcze zmienimy sobie tutaj mentalność na szarże, no musimy zaatakować, nie ma już tutaj dwóch zdań, albo stracimy gola, albo zgarniemy pełną pulę, no tutaj jest to spore ryzyko, no ale musimy musimy to ryzyko podjąć, 5 minut pozostało do zakończenia tego meczu, no i czyżbyśmy znów stracili punkty, 91 minuta, nic się tutaj już nie zmienia, zatem wprowadzimy sobie Rafała Boguskiego w miejsce Semira Stylicza, dwóch napastników tutaj już mamy w tym momencie na boisku, Rafał Boguski jako... Yy, wysunięty napastnik również, zatem będziemy mieli dwóch wysuniętych napastników w tym momencie na boisku no, i to już jest 92. Minuta. Chyba już nic w tym meczu się niestety nie zmieni. 93. Jeszcze rzut wolny dla Jagieloni, Ostatnich wizdek. No, i kolejna niestety, moi drodzy, strata punktów. Zatem tylko remis z Jagielonią Białystok 1 do 1. Bardzo słabo Ureta. Nie najlepiej także Darek Dudka. Bardzo słabo także Hołota. Słabo także Endur. Słabo także po raz kolejny Lamidża Sama. No, i tutaj oczywiście już musimy nie dość, że skrytykować wszystkich zawodników. No, to jeszcze musimy tutaj upomnieć indywidualnie każdego z naszych y, zawodników. No szkoda, wielka, wielka szkoda, bo tutaj straciła punkty LEGIA, straciło punkty, stracił punkty widzew, no i już goi nas w tabeli Lech Poznań, no szkoda tej y, przewagi, którą gdzieś tam sobie wywalczyliśmy na początku y, sezonu w tej y, formie, no naprawdę długo nie pozostaniemy na pozycji lidera, a tym bardziej, że tutaj już za pasem wielkie derby, 191 derby Krakowa w, którym, w których będziemy podejmować Krakowie, Krakowia już dosyć daleko w tabeli, Krakowia, która już przestała wygrywać się mecze, przestała grać tak dobrze jak za czasów kiedy była wiceliderem tabeli, no tutaj yy, Spójrzmy Zadowolony, Widzicki zadowolony z postępów, jakie uczynił Emiliano Sala, no ale Emiliano Sala, no niestety gdzieś zatracił swoją skuteczność, nie trafił już od dwóch spotkań, a w przypadku tego zawodnika, to nie co, ja mówię od czterech spotkań, proszę bardzo, tutaj ostatnio trafił w meczu z górnikiem, zabrze Emiliano Sala, tutaj już gol niestety nie strzela, zatem, no nie wiem, czy w takiej sytuacji nie posadzę go w następnych meczach na ławce rezerwowych zobaczymy jeszcze, jak, jak to wyjdzie. Dobra, zatem zobaczmy teraz, którzy zawodnicy tutaj zagrali źle. Lamin sama, jego naprawdę musimy tutaj dosyć poważnie zganić. Krytykuj ostatni mecz. Uważam, że za ostro mnie pan ocenia. No, Lamin sama, jak mówi, zawsze to samo. Mimo, że no, gra bardzo słabo, no to oczywiście nie, nie, to nie on. Wszyscy grali źle, ale on grał dobrze. Abdullah Endur, jego również musimy upomnieć, no bo on, nie oszukujmy się, również zagrał w tym meczu źle. No niezbyt dobrze zastąpił Sopriena, no on również tutaj wyrzeka się, że zagrał dobrze, no a ja wcale się oczywiście z tym nie zgadzam. Tomasz Hołota, no myślę, że ten zawodnik ma na tyle honoru, żeby przyznać się, że, że zagrał słabo Zagrałem fatalnie, o proszę bardzo, no tutaj jednak no, niektórzy zawodnicy mają na tyle honoru aby, aby przyznać się jednak do słabej gry, no spójrzmy tutaj Ureta, jego również musimy tutaj skrytykować, no bo nie ma innego wyjścia. Moja gra nie rzucała na kolana, proszę bardzo, no ty, z tym również Ureta się zgadza. No to czasem zdaje egzamin, powiem wam szczerze, jeżeli takie, taka krytyka wobec zawodników jest. Wy również radziliście mi, abym właśnie tutaj zawodników tak krytykował w taki sposób, że to czasami pomaga po prostu odzyskać dobrą formę. Moja gra nie rzucała na kolana, no proszę bardzo, również tutaj Elvis Manu nie zaprzeczył, że zagrał słabe spotkanie. No i moi drodzy, no cóż, to jest trzecie spotkanie bez zwycięstwa, zatem... Przed nami jeszcze sporo spotkań, następne gramy z Krakowią, później jest przerwa zimowa, widzimy się dopiero 13 lutego na meczu z widzewem, znaczy nie widzimy się, bo tutaj Mam nadzieję, że będę w stanie pokazać wam właśnie meczy z górnikiem. O, niech będzie na przykład wyjazdowy mecz z Legią i mecz z górnikiem Łęczna. Te dwa mecze chyba sobie obejrzymy w następnym odcinku. No a potem już postaram się pokazać trzy spotkania. Zatem górnik Łęczna u siebie, mieć Legnica, a także Lech Poznań. No i potem już potem już właśnie będziemy widzieli będziemy oglądali wszystkie spotkania już do samego końca, zatem w najbliższym odcinku widzimy się na meczu z Legią i Górnikiem Zabrze, to już oczywiście będzie po przerwie zimowej spójrzmy sobie jeszcze zatem może na statystyki moich zawodników, jak to wszystko tutaj wygląda w tym momencie statystyki całkowite, na razie najlepsza odna oczywiście Emiliano Sala 7.48, mimo że ostatnio gra całkiem słabo, no to ta jego forma jest póki co najlepsza Maciej Gajus również jest w dobrej formie, 7.30 33, ocena Maćka Gajosa Michał Nalepa również 7,31. Semir Stilicz, który jest w coraz wyższej formie 7,16. Ureta 7,14. Powyżej 7 mają jeszcze Filip Modelski. Mateusz Szwoch, a także Dariusz Dudka, zatem ci zawodnicy na razie są najlepszymi piłkarzami, jeżeli chodzi o występy w moim zespole. Najlepszym strzelcem no to oczywiście bezsprzecznie Emiliano Sala, już 19 goli w sumie strzeli do naszej drużyny. Maciej z 7 trafień, Michał Szewczyk 5, także Mateusz Szwoch 4, Michał Nalepa również 4. Najwięcej asyst mają Szwoch, a także Emiliano Sala po 9, Ureta ma 7 asyst. No a Semir Stilic 5, 4 ma Maciej Gajos, 3 ma Ruszewel, po 2 Szewczyk, Elvis Manu, a także Dariusz Dudka. Najwięcej razy zawodnikiem meczu wybierany był Emilian Sala a 7-krotnie, no i ze sporą przewagą nad Mateuszem Szwohem. W tej kwestii, który ma trzy nagrody dla zawodnika meczu, a po dwie mają Michał Nalepa, Maciej Gajos, Ureta, Samuel Soprien, a także Semir Stilić. Dobrze, moi drodzy, jeszcze rzut oka na finanse. Tutaj zobaczmy, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o finanse. No tutaj prognozowany stan konta to jest aż minus 11,5 miliona złotych. No naprawdę przerażająca prognoza, no ale mam nadzieję, że no aż tak zła tutaj nie będzie. Na razie mamy 1,5 miliona złotych na minusie no szkoda, bo jeżeli udałoby nam się awansować do grupy Ligi Europejskiej no to tutaj w takiej formie jak byliśmy tutaj, myślę, że coś w tej grupie Europejskiej, tej Lidze Europejskiej moglibyśmy zdziałać, no tutaj już mieliśmy raz taki kryzys jak widzicie tutaj porażka z Widzewem, porażka z Legią, później takie dosyć szczęśliwe zwycięstwo z Ruchem, no i porażka z Koroną, tutaj jest niestety podobnie remis zaledwie z Kolejarzem w Stróże porażka z Zagłębiem Lubin, no i tylko remis u siebie z Jagielonią. zatem no musimy tutaj wkroczyć po raz kolejny na tą ścieżkę zwycięstw, musimy być może tutaj oczywiście w przerwie zimowej dokonamy jeszcze jakichś transferów. Spójrzmy ile mamy w tym momencie... Pieniędzy do wydania. Mamy 920 tysięcy złotych, no i jeszcze różnica w budżecie płacowym: 24,5 tysiąca złotych. Zatem, jeszcze przynajmniej jakiegoś jednego wartościowego zawodnika możemy do Krakowa ściągnąć. Być może kogoś sprzedamy. Zatem o tym wszystkim przekonacie się już w kolejnym odcinku, na który już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam, widzimy się na meczach z Legią Warszawa, wyjazdowym, arcyważnym meczu. No i mam nadzieję, że w tym meczu będziemy w dobrej formie, no bo w przeciwnym wypadku raczej nie będziemy mieli z Legią szans, no i również wyjazd do Łęcznej na mecz pierwszy ćwierć finałowy pucharu Polski z górnikiem Łęczna. No ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam na te dwa spotkania. Jeszcze oczywiście przypominam tutaj tabelę, którą już zapewne widzieliście. Legia ma jeszcze jeden mecz zaległy, Jeżeli go wygra, no to oczywiście zrówna się punktami z lechem Poznań. No i tak prawdopodobnie będzie do końca sezonu. Będziemy starali się uciekać właśnie tej wielkiej dwójce, która tutaj będzie nas gonić. Myślę, że widzę w raczej tej tej pogoni raczej nie wytrzyma, także tutaj będziemy musieli prawdopodobnie między Wisłą, Lechem i Legion roz, rozstrzygną się losy mistrzostwa Polski w tym sezonie. Bardzo oczywiście będę się starał, żebyśmy właśnie to my w końcu w tym moim trzecim sezonie sięgnęli po tytuł mistrzowski. Na, na dzisiaj to wszystko, ja już się żegnam, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z FMA 2014. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć!